Do sypialni oczywiście. A u nas już kolejny gość. Taka fajna kurtka. Agata Buzek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Cześć, cześć. Cześć. Dzień dobry. Poproszę o zapięcie pasa. I bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Bardzo ponieważ proszę. Chciałem porozmawiać o dwóch filmach. O dwóch filmach aż. Które wchodzą, spają w roli głównej teraz do kin. Jeden to już nawet chyba już wszedł, prawda? Córka trenera weszła, czy nie? Wchodzi jutro. Wchodzi jutro, a przepraszam, dobrze. Bo już obejrzałem, dlatego już jestem taki poprzedni. A, już. Rozumiem. A drugi film wchodzi, ale drugi to niespodzianka, bo pewnie niewiele osób o nim wie jeszcze. To za chwilę chciałem porozmawiać, ale chciałem zapytać tą córkę trenera, bo to jest, mam wrażenie, że to jest film dosyć nietypowy jak na polskie kino. Tak, dlaczego? Tak, dlatego, że on mówi o bardzo ważnych rzeczach, ale mówi w bardzo przystępny sposób. To nie jest film, przy którym siedzimy i płaczemy i przeżywamy jakieś rozdarcie duszy olbrzymie, co nie znaczy właśnie, że to jest o byle czym film, tylko to jest film o ważnych rzeczach. Ale nie trzeba rozdzierać duszy przy nim. Mam rację, czy nie? Tak, ja też uważam, że takich filmów jest mało w Polsce i bardzo się cieszę, że jest teraz Łukasz Grzegorzek i że mam nadzieję będzie... Młody twórca bardzo. Będzie robił takie filmy, bo... Rzeczywiście to jest film o sprawach poważnych, ale który nie dzieje się na burych blokowiskach i przedmieściach, gdzie wszystko jest szare i brudne i już wiemy, znamy taki klimat polskich filmów, tylko dzieje się w pełnym słońcu, jest bardzo zmysłowy, upalne lato, podróż, piękna Polska, no nie zawsze piękna, ale czasami śmieszna na przykład. Ale taka Polska, która rzeczywiście właśnie nie dołuje. To nie jest Polska, tak, która dołuje, tak, prawda? Tak, to jest Polska, która może śmieszyć, która może bawić, ale która właśnie też jest piękna, piękna przestrzeń, właśnie lato, las, zielono. To o czym to jest film bardziej? Czy to jest film bardziej o dziewczynie, która dorasta w jedno lato i kończy to lato już no, jako osoba prawie dorosła? Czy to jest o relacji ojca z córką bardziej? Czy ojca z synem, którego nie ma, ale chciałby mieć i może go zyska na koniec? No ten film się kończy tak, że może ten syn jednak będzie. Czy to jest bardziej o niekorzystaniu z miłości, która się na drodze spotyka i to jest właśnie pani i się nie korzysta z tej miłości? Ten film będzie trochę o czym innym. To znaczy to, co będzie mu bliższe w danym momencie, czy będzie go bardziej dotyczyło, czy wyda mu się ważniejsze, to z tego filmu wyciągnie. Mi się wydaje, że to jest bogactwo tego filmu, że tutaj nie ma podjętej decyzji o czym to jest film. Czy to jest kino drogi, czy to jest komedia, czy to jest dramat. Ja nie miałem wrażenia, że to jest komedia, chociaż wiem, że krytycy opisują ten film jako komedię, ale ja nie miałem wrażenia. No ja też nie mam poczucia, że to jest komedia, ale jednak jest tam sporo elementów humorystycznych. Mam nadzieję, że je pan znalazł. Tak, na pewno. Nie. To... Tak, tylko że to jest właśnie, bo to jest właśnie taki troszkę amerykański sposób kręcenia filmów. To, że są śmieszne momenty, nie oznacza, że to jest komedia. Oczywiście. Bo takie jest życie też. Czasami jest straszne, czasami jest śmieszne. Oczywiście. To jest film o życiu po prostu. I scena, kiedy trener próbuje osuszyć boisko i oczywiście potem na koniec też spada i tego boiska się nie da. Jest sceną dramatyczną, ale jednocześnie jest zabawna. Jest taką zabawną. Super, że opowiadamy. Może jak się kończy, opowiedzmy. Nie, no ale to scena jedną, można powiedzieć, ona nie ma kluczowego znaczenia dla filmu, ale... Ja na przykład jak idę do kina, to bardzo lubię nie wiedzieć nic w ogóle. Ja wszystko mogę wiedzieć. Ja spoilery w ogóle nie mam żadnego problemu. Ja na przykład czytam, jak był ostatni odcinek True Detective, to wszystko przeczytałem, zanim zobaczyłem odcinek, wszystko już widziałem, jak się skończy. I potem sobie spokojnie obejrzałem bez nerwów. Aha. Ale wiem, że jestem dosyć wyjątkowy w tej kwestii. Wydaje mi się, to nie jest powszechne podejście. Wydaje mi się, że jest to dość wyjątkowe, także postaramy się tutaj Państwu nie zdradzić wszystkiego o filmie Córka Trenera. Ale czy mogę powiedzieć, że to jest film, którego jednak główną taką linią jest relacja pomiędzy ojcem i córką? Tak, jak mówi sam tytuł. A ten nie, z polskimi tytułami to nigdy nie wiadomo. To Córka Trenera to może być film o alkoholizmie. Nie ma, że to w ogóle nic nie znaczy, że ten tytuł. To, że on akurat dokładnie oddaje treść filmu, to jest wyjątkowe właśnie. Bo przeważnie tak nie jest. Polskie tytuły nic nie znaczy. Tak, ale wydaje mi się, że rzeczywiście takim wątkiem podstawowym, który zresztą też jest od początku do końca filmu, jest relacja córki i ojca i ich... ich jednoczesna bliskość i wszystkie problemy, które są między nimi.
ich wspólne dojrzewanie w to lato, powiedziałabym. I to jest też film o tym, co jest bardzo często, jak troszkę znam środowisko młodych tenisistów, trochę młodszych niż główna bohaterka tego filmu, i wiem, jacy ci rodzice potrafią być. I oni potrafią być dużo gorsi niż Jacek Braciak, który gra ojca w tym filmie, bo on jest tam jednak mimo wszystko trochę nerwowy, ale jednak trzyma granice przyzwoitości. A ja znam rodziców, którzy nie trzymają granic przyzwoitości żadnych. I potrafią za te dzieci zabić po prostu. I tak się zastanawiam, czy to jest częste wśród rodziców, że nie wiem, że rodzic przelewa na to dziecko swoje własne marzenia. No bo to jest film o tym, że ta córka ma zrobić to, co tak naprawdę ojciec sam chciałby zrobić. No tak, czego nie udało mu się osiągnąć. Czego mu się nie udało zrobić, tak. I właściwie w tym sensie też być może musi mu zastąpić syna w jakimś sensie. Partnerkę, no też do, no, nie widać. Też o tym, że widać, wszystko widać. Tu w kamerze to widać. Ale że ja nie widzę. To trzeba się na mnie patrzeć. A, dobra, to robię tak i teraz patrzę. Super. Okej? Okay? Tak, dobra. Ja się od razu lepiej czuję. Ale ja straciłam wątek. Nie mówiliśmy o tym, że ta córka zastępuje ojcu wszystko, znaczy zastępuje jego karierę własną. No tak, zastępuje. Zastępuje mu syna, którego chce mieć, i zastępuje mu partnerkę, który już właśnie nie chce zdradzać, no ale zastępuje partnerkę. No tak, i wydaje zastępuje mi się, że miłość, to jest związek. Że to jest powodem trudności tej relacji. Że on jej nie chce wypuścić, że on ją zmusza do czegoś, czego ona wcale nie jest pewna. I co więcej, no, że on nie jest w ogóle otwarty, a przynajmniej w minimalnym stopniu, a może w ogóle, na jakąkolwiek dyskusję, na jakiekolwiek rozmowy i na wysłuchanie jej. A jak pani pierwszy raz scenariusz czytała tego filmu, to trzymała pani kciuki za to, żeby ta córka się uwolniła, żeby zrobiła karierę, żeby ułożyła sobie relacje z ojcem, czy za co? Żeby jak się skończył ten film? Nie mówię, żebyś powiedziała, jak się skończy, tylko za co pani trzyma kciuki? Trzymałam kciuki za to, żeby oni się porozumieli. Okej. Okay. Cokolwiek by to miało znaczyć i gdziekolwiek by to ich miało doprowadzić, żeby oni się porozumieli, znaczy żeby oni się na siebie otworzyli, żeby oni byli w stanie się szczerze wypowiedzieć i wysłuchać. Czyli dialog. Dialog. Czy to, o czym też jest ten film zresztą, czy są sytuacje, w których się ten dialog da poprowadzić, czy się nie da. I właśnie, tak jak znowu wrócę do punktu wyjścia, cenię w tym filmie to, że to nie jest dramat, to nie jest tak, że tam po prostu świat się kończy, tylko życie, no, życie się toczy. To w takim razie zapytam o drugi film, o którym przyznam szczerze nie wiedziałem, ale się dowiedziałem. Właśnie dzięki temu, że wiedziałem, że się spotkamy, czyli o High Life. No, niezwykła produkcja i tutaj mam duży problem, dlatego że tego filmu oczywiście nie widziałem. Widziałem trailer do niego. Z trailera nic nie zrozumiałem, o czym jest film. Super. Poza tym, że film, i to uwaga, no to jest jednak niezwykłe, jest tak. Robert Pattinson, Juliette Binoche, no pani oczywiście, plus mój ukochany André z Outcastu, który też tam gra. I wszystko się dzieje w kosmosie. I jest to science fiction. I tyle zrozumiałem z tego. Czy to jest kryminał, thriller, film psychologiczny, obyczajowy? O czym jest ten film? Bo naprawdę z trailera nie byłem w stanie dociec. Bo być może to w ogóle trudno dociec. Ja się boję takich filmów, jak trudno dociec, o czym jest film. To jest thriller, a o córce trenera też nie dociekliśmy, o czym do końca jest ten film. O wszystko żeśmy dociekli. To jest film o życiu. O relacjach, które... A to można o każdym filmie powiedzieć. O Ojcu Chrzestnym też? Tak, to jest film o życiu oczywiście. Tak? A o czym? Ja nie wiem. Znaczy, no, ja muszę powiedzieć, że inaczej rozwiązuję problemy, niż ukrywając pistolet w toalecie i strzelając do ludzi. Ale to ja, ale to ten, ja mam tam ale wyjątkowy. Ten pistolet tam, myślę, że jest symbolem wielu różnych rzeczy, a, które no właśnie ukrywamy w toalecie albo w innych miejscach. Ale to właśnie jest ta różnica z córką trenera, która nie jest filmem ukrywającym nic. To jest film o życiu. Tak jak oglądamy tak, sceny i oglądamy wprost. Ludzi, oczywiście. Wprost. I dlatego siła tego filmu polega na tym, że... Nie jest to ani pastisz, ani...
Nie jest tam nic wyolbrzymione, ani nie ma tam niepotrzebnej czy potrzebnej symboliki. To jest po prostu pokazany jakiś fragment naprawdę życia tych osób. I co więcej, każdy z nas znajdzie jakieś fragmenty swojego życia w tym filmie. Ponieważ tam jest takie historie, tak, które każdemu z nas, tak, któraś z tych historii tak, się zdarza. Tak. Zdarza albo zdarzyła, tak, albo jeszcze zdarzy i wtedy mu się tak przypomni, że tak już to widział. Dlatego też mówię, że takich filmów jest mało. Ich jest dużo na przykład w kinie amerykańskim, bo w kinie europejskim nie jest dużo. Tak, i dlatego mówię, że w ogóle w kinie polskim bardzo brakuje takiego filmu, powiedziałabym filmu środka. Tak. Który nie jest jakimś konkretnym gatunkiem, nie jest też żadną miarą po prostu kinem komercyjnym. Bardzo mało jest takiego kina w Polsce i dlatego cudownie, że jest Łukasz Grzegorzyk. I dlatego właśnie nie ma pistoletu w toalecie, bo to się rzadko w życiu zdarza w córce w naszych życiach, na szczęście się to zdarza rzadko. Nie ma sceny, że ktoś szuka pistoletu w toalecie w tym filmie. Uh-huh. Natomiast High Life, no to jest... dzieje się w kosmosie. Tak. Zrozumiałem, że to jest ludzie, którzy próbują przetrwać na jakiejś stacji kosmicznej. To zrozumiałem. Tak, ja to lubię są science więźniowie. Fiction bardzo. To są więźniowie. Okej, to tego nie zrozumiałem z trailera. I jeszcze dzieci są do tego. Jedno dziecko. Jedno dziecko, bo tam są też przeprowadzane eksperymenty na tych więźniach. Okej, czy to jest film, który ma jakiś, bo też domyślam się z doboru aktorów, że to jest film, którym nie jest prostym taką science fiction po prostu. Nie, zupełnie jest, nie. Rozumiem, że to jest po prostu taka konwencja wybrana, żeby opowiedzieć jakąś historię. Tak, absolutnie. Dla mnie to jest film o niewoli, o niewoli, o więzieniu w bardzo różnym tego słowa znaczeniu. Bo rzeczywiście tam jest dosłownie więzienie na tym statku kosmicznym, ale też więzieniem jest to, co oni sobie nawzajem tam robią. Więzieniem są pewne zasady, których się trzeba trzymać. Więzieniem jest konieczność reprodukcji. Więzieniem jest każdy z nich tam dla siebie. Więzieniem jest przeszłość, z której nie można się wygrzebać. To jest thriller umieszczony w science fiction, ale dlatego, że być może to science fiction też dawało taką absolutną odrębność, że oni tam są w tym kosmosie zamknięci w kilka osób. I dawało też możliwość efektów specjalnych, które tam są w trailerze pokazane i są dobre. Są tak naprawdę takie fajne. Tak, są dobre, ale są też proste. To znaczy, proszę się nie spodziewać tam nie wiadomo jakich fajerwerków. One są raczej na podtrzymanie klimatu, a nie na zrobienie wrażenia, co można w tej chwili komputerem osiągnąć. Film wchodzi w kwietniu, to wiem, to proszę nam jeszcze zdradzić, jakie następne plany ma pani. Co się będzie działo? Gdzie panią zobaczymy? W ciemno prawie noc, w marcu. No już w postprodukcji jest ten film, prawda? Tu już jest po zdjęciach? Ale już dawno, premiera jest 20 marca. A, no to cudownie. To ja jestem do tyłu, przepraszam. Ale to właśnie, to się cieszę, się dowiaduję. To będzie, jak rozumiem, ważny film, bo to też się mówi, że to może być jeden z takich polskich filmów w tym roku ważnych. No tak, no przede wszystkim ta książka jest wspaniała. Ciemno prawie noc, Joanny Bator. A myślę, że Borys tak naprawdę i scenariusz i Borys film... Lankosz. Borys Lankosz, tak. Mhm. Mam wrażenie, że to być może jeszcze podostrzy. Że to będzie jeszcze trudniejsze do zniesienia i jeszcze mocniejsze. Ja nie widziałam filmu, więc też mi trudno opowiadać. Byłam tylko na planie i kręciłam, a że akurat grałam Annę Lipiec, to miałam sama jakieś takie potworne sceny. To prawda. Książka, no książka nie jest łatwa do czytania, to prawda. Nie, to nie myślę, jest... że film nie będzie łatwy do obejrzenia. Jak to dobrze, że mamy córkę trenera, naprawdę. Prawda? Ja też tak myślę. I to jest film o życiu, prawdziwy. Naprawdę, ja jestem zachwycony córką trenera, naprawdę. Bardzo się cieszę, bo ja też jestem zachwycona i bardzo się cieszę, że mogłam w tym być i w ogóle też, w ogóle cały plan był odzwierciedleniem tego, jaki jest film. W sensie ekipy i spotkania i w ogóle naprawdę kręciliśmy w takie wspaniałe, gorące lato i spędzaliśmy razem czas na kempingach.
A widziałem jeszcze na, w internecie, bo w marcu pierwsza premiera, ale jest jakiś pani film w postprodukcji teraz, prawda? Mam rację, że coś... Właśnie sobie nie mogę, musiałbym zajrzeć do telefonu. Ale polski film? Tak mi się wydaje, polski, tak. Coś z kłamstwem w tytule. A, ja teraz kłamię, tak. A, no właśnie, ja teraz kłamię. Co tak. To jest? Pawła Borowskiego film. Okej. Okay. Który też w tym roku powinien mieć premierę. Okay. Tak słyszę. I co to jest? Bo tam nie było żadnej informacji, ale tytuł jest ciekawy. Nie można mówić? Nie? Tajemnica jakaś? Jak to powiedzieć? Nie, ja nie mogę być pierwsza, która się wypowie na ten temat. Dlaczego? Bo... To my to wytniemy potem. Bo to jest coś, czego nie było po prostu. No nie, to brzmi... Nie, to nie chcemy wiedzieć. To nie, nie. No już teraz to musimy wiedzieć. Teraz to już przepadło. Retro, futurystyczny... dramato, komedio, western. Retro, futurystyczny... obraz na temat tego, co z nas robią media. Czyli jest to pozytywny jednym słowem film. Tak. No bo skoro o tym, co z nas robią media, no to tylko pozytywne rzeczy. Oczywiście robią z nas gwiazdy, robią nas kolorowymi i uśmiechniętymi. Zabrzmiało. A możemy się przynajmniej dowiedzieć, kto tam gra w tym filmie? Gra Agata Buzek. Ostaszewska, gra Rafał Maćkowiak, gra Robert Więckiewicz, gra Adam Woronowicz. Bardzo dużo ludzi tam gra, teraz już nie mogę sobie wszystkich przypomnieć. My to kręciliśmy 2 lata temu, więc już tak jestem daleko od tego, ale tak bardzo się cieszę, jakbym to wreszcie zobaczyła. Super, dobrze. Rozumiem, że premiera w tym roku ma być. Tak, no. Tak słyszałam ostatnio. To ja mogę powiedzieć tak, gratuluję córki trenera, bo to naprawdę... Bardzo dziękuję i bardzo zapraszam do kina. Zapraszamy bardzo do kina, jutro premiera, tak? Tak. Zapraszamy na High Life, premiera w kwietniu. Tak. W marcu w Stanach zdaje się, ale w Polsce w kwietniu. I zapraszamy Ja teraz kłamię. Bijamy sobie ten tytuł do głowy. Ja teraz kłamię, będzie niebawem. No, na Ciemno prawie noc też zapraszamy. Tak, oczywiście, Ciemno prawie noc też zapraszamy. Ale na razie na córkę trenera. Póki co córka tak, trenera. Od jutra w kinach. Nie tylko dla fanów tenisa, tylko dla fanów życia. To jest film. Tak możemy powiedzieć? Tak. Super. Dla tych, co się boją życia też. O tak, słusznie, bardzo, tak. Dla tych, co się boją życia i boją się dokonywać wyborów. Dziękuję pani Agato bardzo za wizytę. Dobrego dnia. Dziękuję, pozbieram nawzajem. A co jest w tym w termosie? W termosie jest Bawarka. A, jak cudownie. Mhm. Dobrze, dziękuję bardzo.